Jesteś? Cieszę się. Ale co to jest? Kurde. Byli zadania? Tak. Nie żartuję. Pracownia techniczna. Kiedyś na pewno domy. A, to nie pasuje o wiem to wszystko, na pewno nie jest ci jedno. Aaaa, to jest ta scena! Tak! Ja cię nie dojrzałem, chciałem swastykę zrobić. Przy barze. Tak. Bardzo się cieszę, że mogę przeprowadzać wywiad z człowiekiem, którego znam. O, ja ciebie bardzo też lubię. Znam. O, ja ciebie też nawet lubię. Dziecko świny. Człowiek, który najlepiej gotuje bigos z cebuli. Człowiek, który... Z buraków ostatnio robię. Człowiek, który jest wielbicielem sushi. A oprócz tego, jeżeli chcą państwo zorientować się, jakiej natury jest to postać, to wystarczy spojrzeć, jak złożył model naszej sceny. Przepraszam, będzie ciągle przepieprzeć bliżej was z tej mikrofonu. Okay. Ale wysiłkę mieć dobrą, no. Że... Jeszcze raz, na początku? Jeszcze dalej. Bajzelku, jak ci się grało? Wspaniale, cudownie, dobrze, bardzo dobrze, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie bolało cię to, że to była sesja nagraniowa i miałeś słuchawki w uszach? Nie, dobrze słyszałem się, co tam śpiewam i lepiej mi się śpiewało, mogę tak delikatniej trochę, nie jak na koncercie, że tam wszystko dudni dookoła, tylko tak. Czy miałeś taki kaganiec na sobie? No. Kagańce są świetne. Państwo jesteś fanem wszelkiego rodzaju sprzętów. Tak, Muppet Show i tak dalej. Muppet Show i tak dalej. Zresztą widać na mikrofonie obwieszonym zwierzaczki MIDI. Zwierzaczki MIDI. Na pewno słyszeli państwo utwór, który Bajzer zaprezentował i usłyszeliście go w troszeczkę innej wersji. Jest to utwór kogo? Dzikie plaże. Dzikie plaże. To jest adaptację zrobiłem, a to jest tekst napisał to Krzysztof Tomasz Krzysztof Logan Tomaszewski. A wykonywała go? Muzykę Ryszard Szeremeta wykonywała Irena Santor. A dlaczego Irena Santor akurat? Go wykonywała. Dlaczego wybrałeś akurat ten utwór? Bo mi się podobał. Nie, no tak zawsze mnie wzruszał jakby. Tak myślałem, jakbym jaki cover polski bym chciał zrobić, czy nie chciałbym zrobić, to myślałem, że, no, to jest... że ten mnie jakby za serce. Tak. Ale myślałem, to jest że... trochę utwór o twoich wspomnieniach, co? Tak trochę go dopasowałem do Świnoujścia, tam, bo on był ogólnie o Helu, o puste plaże Juraty, nie? A ja zrobiłem tam puste plaże u Znamu i tak go przypasowałem trochę do wersji Świnoujskiej, dlatego to jest adaptacja, a nie taki cover 1:1 jakby. Zrobiłeś sobie podróż sentymentalną. Tak, no jeszcze te plaże, to wiadomo, nie? Mamy w Świnoujściu jedną taką dziką plażę, gdzie tam gazoport teraz się buduje. Chciałem ciebie zapytać, czy... Co się stało z tym etapem, który pamiętam w twojej muzycznej karierze, kiedy udzielałeś się jeszcze w innych składach? Czy to już jest zamknięty nie temat? Nie ma dzikich plaż. Nie, no miałem skład. Nie, mamy jeszcze zespół Statek Kosmiczny Gwiazdy Konia. Nawet w tym roku zrobiliśmy 50. famę w Świnoujściu taką fizyczną. Ale to jest zespół taki, który ma 3 piosenki, a reszta to jest improwizacja. Zawsze improwizowaliśmy w sobie z tym zespołem, inaczej się chyba nie da. I pamiętam historię, którą... To ten skład jeszcze istnieje w sumie. Może pamiętam historię, którą mi kiedyś opowiadałeś a propos utworów, które stworzyliście na potrzeby filmu. Filmu bardzo znanego. A nie, to nam nikt nam nie powiedział, że wezmą ten kawałek do jeżeli filmu. Dobrze pamiętam, zorientowaliście się oglądając ten film, tak? Nie, to było tak, że kolega poszedł do Epiku, zobaczył składankę soundtrack z tego filmu i zobaczył nas i mówi: kurde, zadzwonił od razu do nas, kurde, wiecie, że jesteście na składance filmu bardzo znanego, bo tu nie mówimy tak, którego...
Ale mieliśmy tam jakby, jak wygraliśmy tę famę w 99, to nagrodą było nagranie singla dla tej wytwórni, także oni po prostu sobie, ale nie zapytali nawet, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie? No w sensie luz, nie? Bajzer, powiedz mi, jaki jest proces twórczy Bajzla, bo jakby zakładam, że on się zaczyna o godzinie 16, bo wstaję wtedy. Wstajesz o 15. Tak, no. I fajnie, jak jest ciemno. Lubię, jak jest ciemno od razu. Jak się budzisz, jest ciemno. Mamy idealny czas. No teraz o 16 się robi ciemno, no. Pamiętam, bo to jest informacja, którą musimy upublicznić. Tak się złożyło kiedyś tam w życiu, że dzieliliśmy ze sobą pokoje. Dobrze, że nie łożę. Dobrze, że nie łożę. Dobrze. I pamiętam, że... Pamiętam twój fotel, w którym z reguły zasiadałeś i zamykałeś się w swoim świecie. Sobie taki i... ze Świnoujścia, no. I tam tworzyłeś. Masz cały czas fotel. Tego nie. Ale mam jakiś inny. Ostatnio znalazłem na ulicy fotel. Fajny, świetny. Musiałem parę śrubek dokręcić. Naprawdę, ktoś z biura wyrzucił taki wypasiony fotel. W końcu mogę wygodnie usiąść, bo to ważne. Zatopiasz się w tym fotelu i bierzesz gitar. Nie, ja mam inaczej trochę, że największość pomysłów wymyślam oglądając coś. W telewizji nie używam, bo tego się nie da już oglądać, ale na laptopie. Powiedzmy skoki, jakiś tam Adam Małysz czy coś takiego i sobie oglądam i podświadomie coś wymyślam. Jak mam jakiś fajny motyw, to biorę telefon i nagrywam. I tych motywów mam już tam, nie wiem, tam z 1500 i czasami zasiadam sobie z tymi motywami i przesłuchuję i ten jest fajny, dobra. To włączam bicik jakiś, robię do tego coś tam, robię taką zajawkę krótką, taką minutową improwizację w tym temacie, ale już z bitem, z basem i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że jesteś remikserem rzeczywistości internetowej. Okej. Okay, tak, okay. Chyba ciebie określić. Tak, skoro inspiracje wypływają stamtąd, to... No tak, bo podświadomie jakby to robię. To znaczy tak, dobrze się wymyśla. A teksty wymyślam o 4 rano na przykład, jak już mózg mi przestaje działać i też się same piszą czasami wtedy. 4-5 rano, nie? Tak, no... Samo wychodzi. Wracam do sceny. To się zburzyło, bo to był taki... tam zrobiłem domek z kart. Out of cards. Może chcesz powiedzieć, co chciałby. Czy to był jakiś. Tu się zburzyło w pewnym momencie. Tak, wszystko jest zamierzone, to jest precyzyjnie ustawione. Gdyby to wykadrować, to rzeczywiście jest to kompozycja, ale to jest jakaś opowieść? Tak, tu był domek, tu jest płocik, tu jest zagroda, tu jest koń, jak widać, a tam jest wieża Babra. A gdzie się gra w takim razie? W piwnicy. W undergroundzie, no, się gra. Kogo byś chciał zobaczyć na tej scenie? Jimi Hendrixa. Jima Morrisona. The Beatles bym chciał zobaczyć. A z tych żyjących. Zagranicznego to bym chciał Ariel Pinka. To są grubi wariaci. Oni grają jakby teoretycznie normalne piosenki, teoretycznie takie retro z lat 60., ale jak słuchasz, to masz wrażenie, że muzycy zżarli kwasa i to się nie zgadza. Że to się rozjeżdża jakoś i tak dalej. A z polskich? Irene Santor. Irenka Santor. Człowiek z undergroundu, bardzo było nam gościć. Piotra Kraszewskiego, Bajzla, Morda. Wszystkiego dobrego. Dzięki.